Witam w programie Zmysł Smaku. Jeśli chodzi o ilość spożywanej herbaty, my Polacy przodujemy. Jeśli chodzi o wiedzę na temat chociażby parzenia, z tym jest trochę gorzej. Dlatego dzisiaj ten odcinek poświęcamy właśnie herbacie. Zapraszam. Panie Wojtku, mówiąc kolokwialnie, żeby z herbaty wycisnąć to, co najlepsze, potrzebne jest odpowiednie parzenie. No i moje pytanie jest takie, jakie jest to odpowiednie parzenie? Oczywiście parzenie wiąże się z rodzajami herbaty, dlatego że operujemy tutaj zarówno czasem, jak i temperaturą. Herbaty zielone, herbaty białe najczęściej będą zaparzane temperaturą wodą o temperaturze obniżonej. Generalnie można przyjąć, że zdecydowanej większości herbat zielonych nie zrobimy krzywdy, mówiąc w cudzysłowie, jeśli temperatura będzie oscylowała wokół 80 stopni. Oczywiście będą od tego pewne odchylenia, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Będą herbaty, które jak na przykład japońska bancha, będą parzone temperaturą wyższą, nawet do 95 stopni, 90-95 stopni. I będą herbaty takie, jak wspomniane już wcześniej, doskonałe japońskie gyokuro, która będzie to herbata wymagała 60 stopni. Tak więc to wszystko, zwłaszcza te niższe wartości, będą wiązały się z wykazaniem większej koncentracji, większego namaszczenia, albowiem bardzo łatwo popsuć taki napar. Jeśli weźmiemy naczynie, które jest chłodne i nie przygotujemy go odpowiednio, myślę tu na przykład o czajniku, który jest najpopularniejszą i bardzo dobrą formą zaparzenia liści herbacianych. I jeśli przystąpimy do parzenia herbaty zielonej i właśnie będzie to na przykład herbata gyokuro, gdzie temperatura parzenia, jak wspomniałem, wynosi 60 stopni i zalejemy listki włożone do czajnika nieprzygotowanego, a więc niewygrzanego uprzednio, to szybciusieńko wlana woda odbierze chłód ze ścianek czajnika i jej temperatura będzie za niska. Herbata nie będzie dobra. Herbaty białe będziemy parzyli dłużej. W większości przypadków będzie to na pewno powyżej 5 minut. Pajmutan mniej więcej parzymy w granicach 5-7 minut. Herbaty zielone, które również zaparzamy wodą o obniżonej temperaturze, jak wspomniałem, będą parzone mniej więcej od 2 do 3 minut. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać powtórnemu, a nawet trzykrotnemu zalaniu. Herbata czarna i czerwona również zalewane są wodą o temperaturze na pewno nierównej 100 stopni. Herbata czerwona, powiedzmy puer, wspominaliśmy to o puerze, wymaga 95 stopni. Herbaty czarne mówimy zalewać wrzątkiem, ale tak naprawdę nigdy nie robimy tego w ten sposób. Ideałem byłaby temperatura samowara przy herbacie czarnej, czyli w granicach 97-98 stopni, a więc ten mocno natleniony biały wrzątek, kiedy widzimy tą prawie że mleczną ciecz, w naszej wodzie dostrzegamy masę tych drobnych bąbelków, to jest idealna chwila na zalanie herbaty czarnej. Generalnie rzecz biorąc, dotknęliśmy małego problemu, o którym nie wszyscy wiedzą, a więc kwestia natlenienia wody. Miękka woda generalnie sprzyja zaparzeniu dobrej herbaty i woda natleniona. Dlatego też, jeżeli ktoś przykłada dużą wagę do tego, żeby osiągnąć napar perfekcyjny, to właściwie powinien zwrócić na to uwagę, by nie dogotowywać wody. Jeśli dbamy o to, by nasza herbata była znakomita, dbamy o to, żeby zaparzyć ją wodą o najlepszych parametrach, pamiętajmy o jednym, że jeżeli kupujemy wodę
gotową wodę w sklepie, kierujmy się, jeżeli mamy ją przeznaczyć na herbatę, kierujmy się jakby odwrotnymi przesłankami, aniżeli wtedy, kiedy kupujemy wodę mineralną do picia jako czystą wodę. To znaczy, woda do zaparzenia herbaty powinna mieć jak najmniej wapnia, jak najmniej żelaza, prawda? Wtedy będzie ten napar znacznie lepszy. Jeśli więc chodzi o temperaturę, czas parzenia, to mamy tu czynniki, które musimy dostosować do każdego z rodzajów herbaty. I teraz możemy jeszcze przy tym parzeniu operować tym czasem w taki sposób, że jeśli na przykład wiemy, że zaparzamy zieloną herbatę 2-3-krotnie i zalewamy ją wodą o obniżonej temperaturze, na przykład będzie to 80 stopni i ten napar pierwszy będzie załóżmy 2,5-3-minutowy i okaże się, że nasza reakcja na teinę, na kofeinę zawartą w herbacie jest taka, że ta herbata jest zbyt pobudzająca, bądź też chcemy ją pić, ale w innej części dnia, a mamy kłopoty z zasypianiem, to wtedy możemy jakby wydłużając czas parzenia ten pierwszego tego naparu, powodować, że będzie ona mniej pobudzająca. Warto o tym pamiętać, ponieważ nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, lubimy, bo nam smakuje, załóżmy, herbata zielona i widzimy pewien problem, prawda, że wypiliśmy herbatę wieczorem i teraz z naszym snem coś się dzieje. W związku z tym jest tutaj pewna możliwość, oczywiście powinniśmy wykazać dbałość przy kupowaniu takiej herbaty, powinniśmy wykazać dbałość o to, by zapytać, która z herbat zawiera na przykład mniej teiny. I znakomitą sprawą może być tutaj japońska bancza, też wspomniana tutaj przez nas, zresztą prezentowana. Jest niskoteinową herbatą, doskonale nadaje się dla osób, które chciałyby wypić ją w drugiej części dnia i jednocześnie nie stwarzać sobie problemów przy zasypianiu. W czym parzyć? No oczywiście delikatniejsze gatunki herbat, na przykład czarnych, takie jak Darjeeling, doskonale zaparzają się w cienkiej angielskiej porcelanie. Jest to na pewno bardzo dobry sposób. Natomiast jeżeli chodzi o herbaty białe, herbaty zielone, jest tutaj cały szereg możliwości. I od najdawniejszych czasów w Chinach zaparzano herbatę zieloną w glinianych czajnikach. Te czajniki charakteryzowały się tym, że ich wnętrze nie było w żaden sposób szkliwione, w żaden sposób wykańczane, w sposób na gładko, że tak się wyrażę. Były to czajniki i do dzisiaj są takie czajniki, zresztą nawet w naszym sklepie w tej chwili może tej gliny chińskiej akurat jest niewiele, z różnych względów, ale jeśli one były, to właśnie te najlepsze czajniki, które wywoływały największe zainteresowanie, miały surowe wnętrze, czyli ta glina była tylko wypalona, niczym nie pokryta. To wiąże się również z tym, że taki czajnik powinien być przeznaczony tylko do jednego gatunku herbaty. Czyli załóżmy, przeznaczamy taki czajniczek do picia herbaty zielonej, czystej, klasycznej, bez żadnych dodatków zapachowo-smakowych. I wówczas ścianki niewykończone, nie ma żadnej polewy, żadnego szkliwienia wnętrza takiego czajnika glinianego, powoduje on to, że te ścianki chłoną aromat, chłoną zapach, wręcz powstaje na tych ścianach osad, którego notabene nie powinniśmy usuwać, a już na pewno nie dotykać się do takiego czajnika żadnym detergentem. No, chyba że lubimy herbatę o smaku Ludwika czy innego, prawda, dodatku, który używamy do zmycia, mycia naczyń. Generalnie więc rzecz biorąc, czajnik gliniany do herbaty zielonej czy herbaty białej będzie na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem, choć może niektórzy, prawda, ze względów estetycznych uważają, że ponieważ nie można go myć, trzeba go tylko przepłukiwać, to może nie do końca jest to sposób najlepszy. Jeżeli weźmiemy czajnik chiński w tym wypadku i zajrzymy do jego wnętrza, zobaczymy, że jest wyposażony w siteczko metalowe, które spełnia rolę koszyczka na umieszczenie
liści herbacianych. Jest to o tyle wygodne, że możemy wspaniale operować czasem parzenia, jeśli nie mamy zamiaru odlać całej herbaty zaparzonej, a czajnik jest załóżmy większy jak w tym przypadku, bo kiedy dysponujemy czajnikiem małym, zwykle jest tak, że to co zaparzyliśmy, odlejemy w całości. Liście mogą zostać zatrzymane nawet sitkiem wewnętrznym umiejscowionym na odcinku między wlotem do dziobka a komorą parzenia. Natomiast jeżeli jest czajnik większy i wiemy, podejrzewamy, że nie wlejemy całości zaparzonej herbaty, a jest to na przykład herbata zielona, która ma być, zresztą jak wszystkie herbaty, zaparzona w określonym czasie, to wówczas te siteczko pozwoli nam znakomicie na odmierzenie precyzyjnie tego czasu, który powinniśmy poświęcić na zaparzenie danych liści. I wobec tego odstawimy je tylko na spodeczek i już mamy cały czajnik do dyspozycji i już możemy wtedy dowolnie operować. Jeśli nie wlejemy wszystkiego, możemy teraz taki czajnik, mimo tego, że zawiera herbatę zieloną, postawić na podgrzewaczu. Dopiero wtedy możemy postawić na podgrzewaczu, no bo nie powinniśmy robić tego w momencie parzenia. Skoro mamy obniżać temperaturę w czasie parzenia herbaty zielonej czy białej, nie możemy stawiać go w czasie parzenia na podgrzewacz. Więc jest to na pewno bardzo dobry sposób wykorzystanie czajników, które posiadają zaparzacz. Przy herbacie czarnej jest ta sama historia, jedyne co zmieni nam się troszeczkę czas parzenia, prawda? Nie będą to krótkie czasy, takie jak w przypadku herbaty zielonej, nawet do dwóch, prawda, które nawet do 2 minut się sprowadzają. Chociaż wiele gatunków herbaty czarnej będzie mogła być zaparzona właśnie w czasie powiedzmy 3 minut, 4, 5 minut. Także jest z kolei kolejna tutaj sprawa, bardziej zindywidualizowana może ze względu na objętość tego naparu, który chcemy przygotować. Kubeczek dla jednej osoby. Dla jednej osoby robimy sobie często herbatę sami, niekoniecznie w momencie takim, że chcemy pić ją załóżmy z kimś. Też wyposażony w tym wypadku w porcelanowy koszyczek, który pozwoli również na sprawne i eleganckie oddzielenie liści w sposób natychmiastowy i dysponowanie naparem poprzez, no możemy tutaj już go sobie przykryć, w tym momencie możemy go pić w dłuższym czasie, żeby zachował odpowiednią temperaturę. Jest cała gama koszyczków, zaparzaczy, które nie funkcjonują w takim sensie, że są przyporządkowane do danego naczynia, prawda? Możemy je stosować dowolnie. Taki zaparzacz, który ma jakąś wszechstronną możliwość zastosowania, pokażę tutaj. Podobna idea. Jest więc koszyczek, w tym wypadku posiada 2 uchwyty, które pozwalają na umieszczenie go nawet w stosunkowo szerokim kubeczku. On zawiśnie w każdym z kubków, które sobie wymyślimy, bo na ogół już szersze kubki w zasadzie nie używamy szerszych, choć oczywiście mogą być, ale taki zaparzacz również pozwoli na świetną sprawę oddzielenia liści w określonym momencie, we właściwym momencie. Zaleta tych wszystkich zaparzaczy, czy to znajdujących się w czajniku, czy w kubeczku, jest taka, że kiedy parzymy herbaty, które podlegają powtórnemu zalaniu, bardzo łatwo umiejscowiamy nasz zaparzacz z liśćmi z powrotem i ponownie zalewamy liście, które uprzednio zaparzyliśmy. Jednocześnie mała uwaga, od razu pamiętajmy o tym, że te herbaty, które podlegają parzeniu wielokrotnemu, powiedzmy 2-3-krotnemu, starajmy się robić to w miarę w jednej sesji, nie podchodzić do tego w ten sposób, żeby zaparzać je, powiedzmy, no, że można zaparzyć 2-3-krotnie, to załóżmy robimy to po 2 godzinach. Staramy się unikać takich sytuacji, robimy to po prostu jako jedną sesję herbacianą. Zaparzmy sobie mniej herbaty, ale wypijmy ją w 2, powiedzmy, parzeniach naraz, jednocześnie wykorzystując jej właściwości i zapewniając sobie tyle tej herbaty, ile w danym momencie potrzebujemy, prawda? Bo czasem myślimy tak, że skoro zaparzyliśmy cały kubek, no to mamy zaparzyć 2-3-krotnie, no nie jesteśmy w stanie wypić naraz, powiedzmy, 3 kubeczków herbaty, no więc pamiętajmy o tym, że możemy parzyć je mniej. Mały chiński czajniczek,
cztery czarki, które przyporządkowane do tego małego czajniczka, wydawałoby się, gdybyśmy spojrzeli na niego tylko w sposób taki wstępny, wydawałoby się, no jakżeż to taki mały czajnik dla czterech osób. No właśnie, cztery czarki, które wypełnione trzykrotnie, prawda, bo założymy, że zaparzyliśmy tutaj herbatę zieloną, jeśli z tego czajniczka opróżnimy zawartość do czterech czarek, a zrobimy to trzykrotnie, no to wszyscy na pewno wypiją po odpowiedniej porcji i będą usatysfakcjonowani. To taki typowy przykład na to, jak powinniśmy to robić. Niekoniecznie musi być to wielki kubas, niekoniecznie musi być to jakaś ogromna ilość herbaty zaparzonej jednorazowo. Czyli reasumując, zaparzanie herbaty wiąże się też z oczywiście z potrzebą danej chwili, prawda? Czy pijemy to, robimy ją dla siebie, czy pijemy ją w towarzystwie kilku osób. No więc wielkość tutaj czajnika dostosowujemy oczywiście do tego, co w danym momencie jest nam potrzebne. Na taką indywidualną herbatę, że tak powiem, możemy użyć jeszcze innych zaparzaczy. Te możliwości są tutaj bardzo szerokie. Bardzo popularne są zaparzacze ściskane niczym agrafka, zakończone małą kulką. Ta kulka otwiera się w połowie i może być na łańcuszku, jest bardziej może wtedy ozdobna, może być na takim właśnie szczypczyku. Przy czym tego typu zaparzacze, jeśli nie mają zbyt dużej kulki, sugerowałbym raczej o używanie ich do herbat czarnych, o mniejszym liściu i o mniejszym stopniu, że tak powiem, rozwinięcia się tego liścia po zaparzeniu herbaty, które tu prezentowaliśmy, które mają duże liście, takie jak herbaty białe czy zielone. Odradzam stosowanie malutkich zaparzaczy, które uniemożliwiają w pełni otwarcie się listków, a więc w pełni też wykorzystanie wszystkich właściwości, które ze sobą niosą. Wspomnieliśmy o czajnikach porcelanowych, wspomnieliśmy o czajniczkach mniejszych, większych, posiadających zaparzacze, wspomnieliśmy o kubeczkach czy zaparzaczach indywidualnych. Warto jeszcze wspomnieć o czajnikach żeliwnych, które to czajniki zostały pomyślane w taki sposób, że ich bardzo grube, czajnik jest bardzo ciężki, grube ściany mają tę zaletę, że odpowiednio przygotowane, oczywiście taki czajnik również jest wyposażony w nasz zaparzacz, wnętrze tego czajnika jest pokryte emalią, jest totalnie gładki, więc tutaj jak w przypadku czajników, o których wspominałem, glinianych, nie ma tego zjawiska, które wymagałoby przeznaczenia danego czajnika do jednego gatunku herbaty. Tutaj w tym wypadku nie musi to w ten sposób być traktowane. Natomiast czajnik żeliwny łączy się z doskonałą termiką. Łączy się z tym, że odpowiednio przygotowany, czyli wygrzany, to tu powinniśmy wykazać się małą cierpliwością, bo powiedzmy nawet zalanie raz wrzątkiem, chwila, która wymaga ogrzania ścian, drugi raz możemy zalać wrzątkiem, poczekać te 5 minut, wytrzymać nerwowo i przystąpić do parzenia herbaty, wykorzystując właśnie tą wspaniałą sprawę, jaką jest doskonałe przechowywanie ciepła w takim czajniku. Bez używania podgrzewacza spokojnie możemy robić tutaj sesję herbacianą, która może nam się z tytułu na przykład towarzyskiego spotkania wydłużać. Możemy ją robić bezproblemowo i nie stawiając czajnika na podgrzewaczu, cieszyć się wystarczająco ciepłym naparem. Istnieją czajniki również wykonane ze szkła, to jest oczywiste i wszyscy się z nimi zetknęliśmy. Natomiast niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę, że są doskonałe do zaparzania herbat, które wyglądają zgoła inaczej, które niosą ze sobą oprócz walorów smakowych pewną formę estetyczną. To herbaty zwijane ręcznie, najczęściej herbaty białe, ale również zielone, zwijane ze specjalnych gatunków, wysokogatunkowych herbat o długich
listkach to są najczęściej też szczyty i pączki listków herbacianych, a więc tipsy herbaciane. Jest około 10 gatunków takich właśnie herbat zwijanych ręcznie. I właśnie do zaparzenia takiej herbaty doskonale nadaje się szklany czajniczek. Mniej więcej pół litra wody potrzebne jest, by zaparzyć taką jedną kulkę herbacianą, która po rozwinięciu przybiera no, wspaniałe formy i jest ucztą nie tylko dla podniebienia, ale i dla oka.